Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Witamy wszystkich serdecznie w 27. odcinku podcastu Cyber. Dzisiaj podcast infoopsowy. Nazywam się Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś w ogóle fundacyjnie moimi gośćmi jako prowadzącego są jak zwykle Kamil Basa, InfoOps. Dzień dobry, witam. I tutaj Kamil Gapiński, również Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy zamiar powiedzieć trochę na temat portali społecznościowych, tych najbardziej popularnych, będzie to Twitter, Facebook, ogólnie też różnego rodzaju aplikacje, programy Google'a. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym ze względu na to, że właśnie odbywało się przesłuchanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych przedstawicieli tych firm na temat rosyjskiej propagandy. Zostały tam poruszone dość ciekawe dane. Jaka była ta propaganda? Ile tego było? I tutaj właśnie pytanie do Kamila Basaja. Czy mógłbyś się odnieść do tych danych, które uzyskaliśmy z tego przesłuchania kongresowego? No niewątpliwie jestem niektórymi doniesieniami zaskoczony. Zaskoczony dosyć małą ilością danych, jaka wskutek tego przesłuchań została przekazana do wiadomości publicznej. Tak naprawdę poza jakąś operacją wpływu marketingu politycznego nie widzę w tych zeznaniach, które były składane, jakichś pogłębionych danych. Jest informacja o kampaniach marketingowych, o prowadzonym PR-ze poprzez wykupione konta, które dystrybuowały reklamę podczas kampanii wyborczej. I całkowicie nie dostrzegam całego spektrum wpływu, który jest realizowany poprzez czy to liderów opinii, czy dystrybucję określonych treści, ale nie związanych bezpośrednio z materiałem propagandowym, tylko takich, które te oddziaływanie zawierają w swojej warstwie retorycznej, tak? Tam jest ten przekaz ukryty. Dość ciekawostek, na pewno warto powiedzieć o danych dostarczonych przez Facebooka, który poinformował, że blisko 126 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych potencjalnie było odbiorcami kampanii propagandowej. No to jest dosyć dużo, bo to jest prawie połowa uprawnionych do głosowania w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje to, jaką siłę mają portale społecznościowe w obecnej chwili, że tak naprawdę one w dużej mierze kształtują opinię społeczną. To również poruszano w sprawie wyborów w Polsce, że tak naprawdę to PiS wygrał te wybory dzięki portalom społecznościowym i swojej przewadze tam. Stąd takie jest to istotne. Jest to olbrzymi marketing polityczny i olbrzymie wpływanie na sytuację w danym państwie. Znaczy, portale społecznościowe niewątpliwie są bardzo wdzięcznym medium do wszelakiej kampanii wpływu. Z tego względu, że są najczęściej używanym w tej chwili medium, poprzez które ludzie pozyskują informacje. Natomiast zaskakuje u mnie informacje Google'a z YouTube'a, który twierdzi, że zidentyfikował filmy, które były przygotowane jako element operacji wpływu, ale te ilości też są według mnie bardzo wątpliwe. Tak, tutaj jest mowa o 1000 takich filmów, więc rzeczywiście to nie jest jakaś zatrważająca ilość. Nie wiem, jak ty się do tego możesz odnieść, Kamilu, jak to w rzeczywistości wygląda. Z tego sam wiem, że obserwujesz, monitorujesz polskie serwisy, więc wiesz, ile tego jest i jak to mniej więcej wygląda. Znaczy, wydaje mi się, że te dane mogą wynikać z tego, że jest problem ze wskazaniem atrybucji, czyli pochodzenia tak naprawdę danego materiału, filmu. Z tego względu, że być może wzorzec dystrybucji materiałów poprzez konta, które są zanonimizowane, lub ich proces zakładania jest wystarczająco zanonimizowany, aby administrator portalu nie był w stanie powiązać ze sobą wielu kont jednocześnie, powoduje, że Google przedstawia takie, a nie inne wyniki. No, z doświadczenia własnego zakładałbym, że tych filmów jest z całą pewnością zdecydowanie więcej. Być może te dane, które były przedstawiane, były tak zwanymi danymi twardymi, czyli takimi, w których ta atrybucja może być wskazana bezsprzecznie, a wszystkie te, które są nieprecyzyjne lub uniemożliwiają Google'owi powiedzenie, że to jest wprost
materiał przypisany Federacji Rosyjskiej czy operacji wpływu prowadzonej przez Federację Rosyjską znajdują się nie podane do publicznej wiadomości. Tutaj dla naszych słuchaczy jeszcze właśnie taka informacja, że mówimy o 1000 materiałów i łączna długość tych nagrań to ponad 43 godziny, więc to też nie wydaje mi się, że to było jakoś tak wiele, jakaś ta identyfikacja chyba na niskim poziomie. Co prawda to miały być tylko materiały anglojęzyczne i niezwiązane z jakimiś tematami politycznymi. Były to wątki propagandowe, które według Google'a pojawiały się w programach jakichś przyrodniczych, podróżniczych, kulinarnych. Więc może rzeczywiście oni zastosowali jakieś przesianie tych informacji. To jest efekt działania doktrynalnego, bo jeśli chodzi o media społecznościowe, no pierwszym podstawowym celem jest uzyskanie publiki. Publiki, która będzie dane informacje mogła otrzymywać. Ją się tworzy nie w oparciu o materiał o tematyce geopolitycznej, historycznej od razu, chociaż takie dedykowane portale i grupy społecznościowe oczywiście są, ale najpierw się kształtuje grupę odbiorców wokół określonego zasobu informacyjnego. Tak? Zobacz, w polskich mediach społecznościowych bardzo popularne są grupy antyszczepionkowe w tej chwili lub grupy, które zajmują się propagacją jakichś informacji związanych z teoriami spiskowymi, na przykład chemtrails, czyli to zatruwanie społeczeństw samolotów. Wbrew pozorom one wokół siebie zbierają dosyć dużo odbiorców. Dopiero analiza... Jeżeli jest tylko tak właśnie tak ciekawość, tak żeby to uzmysłowić na zasadzie, jaki to ma wpływ na społeczeństwo, tak sobie obejrzymy zdjęcia bitwy o Anglię, to ile tam ich rozrzucali wtedy tych chemitarystów, to jest niesamowite, bo tam w powietrzu tych samolotów jest tak wiele i tak wiele tych smug, że mieli na to czas, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Kamila, zaliczyłbyś do tych ruchów ruch płaskiej ziemi, bardzo popularny ostatnio. Czy wiążesz w ogóle ruch płaskiej ziemi z tymi czy... podobnymi ruchami, które szerzą dezinformacje i zajmują się... W wymiarze operacyjnymi. No, wskazanie atrybucji w tej chwili nie jest możliwe, ponieważ tam nie są dystrybuowane żadne treści, które by nam zasugerowały, na przykład, że tu będzie się rozwijał jakiś wątek geopolityczny. Natomiast kształtowanie grup społecznościowych skupionych wokół jednego wątku operacyjnie można przypisać do jakiegoś spektrum działań celowych. Niemniej jednak, no tu może być cel naturalny, czyli autorzy tej kampanii chcą po prostu propagować wiedzę o swojej skądinąd egzotycznej teorii. Drugi cel może być taki, że jest to działanie celowe po to, aby skupić kolejną grupę odbiorców. Są znane przypadki przecież, w których 2 lata była prowadzona dystrybucja informacji zupełnie niezwiązanych z działaniami propagandowymi na przykład Federacji Rosyjskiej, a dopiero tego typu treści zaczęły się pojawiać po 2-3 latach i to też nie w wymiarze oczywistym. To był bardzo często zawierany kontekst, który na przykład zachęcał do, zaciekawiał tematyką związaną z Rosją. Jest dużo takich grup, w których jest propagowany panslawizm na przykład, czy tematyka bliskość, zbliżenia człowieka z naturą. I dopiero po pewnym czasie tam jest prowadzona narracja obrazkowa. Są dystrybuowane głównie zdjęcia. Natomiast tematyka tych zdjęć po pewnym czasie zaczyna wciągać odbiorcę w piękno na przykład Federacji Rosyjskiej. Tak? Przybliżanie jej kultury. Są to też takie ruchy, chyba te neomonarchistyczne. One też podpadają trochę. Jest kilka grup. No te memy też z Władimirowiczem przedstawionym jako carem, też właśnie to jest tak. Tak, memy, których się przypisuje mu cytaty z filmów. Zmienił czas się postać. Tak. No, to są takie działania propagandowe, bym powiedział jawne, tak? A te skryte bym kwalifikował do tych, których już jest zaprzęgana socjotechnika i pewien swego rodzaju model refleksyjny, dlatego że ciągłe oddziaływanie za pomocą obrazów przyrody, a potem wciąganie odbiorcę w piękno tradycyjnego obrazu Rosji, które niejednokrotnie według badań statystycznych w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co jest dystrybuowane na tych zdjęciach, jest już działaniem, które kwalifikowałbym do wzorca refleksyjnego. No właśnie, może przejdźmy do dystrybucji takich tych materiałów propagandowych, dezinformacyjnych. Właśnie ta dystrybucja, jak to tak naprawdę się odbywa, bo ile wiemy, że rzeczywiście na Twitterze
jest sporo botów i te boty mają dość łatwą możliwość działania, to o ile wydaje mi się, że na Facebooku byłoby to trudniejsze, ale tam też działają takie boty, jest to technicznie jak najbardziej możliwe. Natomiast samo stworzenie chyba takiej legendy, takiego bota wydaje się dość trudne, bo on chyba musi mieć jakichś znajomych, musi mieć jakieś zdjęcia. I tutaj też podobno jest możliwość generowania losowo zdjęć i tego tutaj może właśnie Kamil Gapiński coś powie na ten temat. Tak, właśnie a propos tych zdjęć, no to pojawił się news ostatnio, że badacze NVIDII, czyli wszystkich nam znanej firmy od układów graficznych, opracowali bota, który potrafi w sposób losowy generować ludzkie zdjęcia, przy czym bardzo realistyczne te twarze są, praktycznie nieodróżnienie od prawdziwych. Zresztą NVIDIA teraz generuje nie tylko twarze, ale także i fragmenty otoczenia, przedmioty, no pojazdy czy zwierzęta, więc właściwie jest w stanie teoretycznie wygenerować całkowicie nową rzeczywistość. Natomiast sam projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ bazuje na klasie rozwiązań sztucznej inteligencji typu GAN, to jest Generative Adversarial Networks. W takim dużym uproszczeniu ten akurat algorytm działa tak, że są dwie sieci, dwa programy, tak zwany generator i dyskryminator. No i ten generator tworzy obraz, czyli ten generowany obraz na podstawie dostarczonej jakiejś dużej bazy prawdziwych zdjęć, czyli dziesiątki tysięcy zdjęć. Natomiast dyskryminator porównuje ten nowy stworzony obraz z tą właśnie bazą, tak żeby wyeliminować iteracyjnie wszystkie nieprawidłowości, no i stworzyć taki idealny, do żadnych z tych zdjęć niepodobny, nowy wygenerowany obraz, żeby nie było podobny do tych pierwotnych próbek. Jeżeli chodzi na przykład o ten akurat badanie i ten pomysł, no to są oczywiście jakieś takie ograniczenia. Na przykład jeżeli chodzi o ten konkretny program, no to nie są w stanie wygenerować wiarygodnego obrazu powyżej rozdzielczości tam 1024 pikseli. No to zupełnie wystarczy. No tak, natomiast no, rzeczywiście, o ile te zdjęcia nie wyglądają wiarygodnie, jeśli chodzi o taką, nie wiem, warstwę mimiczną, gdyż są to raczej wszystkie te osoby są jakoś podobne do tych celebrytów, no to można... Tak, wszystkie te osoby są ładne, bo rzeczywiście oglądaliśmy te zdjęcia i tutaj warto zauważyć, że wszystkie te osoby są ładne, nie ma brzydkich ludzi na świecie. Także. No słuchajcie, ale to przecież można rozszerzyć taki algorytm na rozwiązania typu sztuczna mowa, sztuczne pisanie. Więc tworzy nam się właściwie taka czyli armia. Nasz podcast może posłużyć do tego, że ktoś przerobi, porówna nasze głosy i gdzieś będziemy... No właśnie, bo to jest takie eksperci. Próbkowanie. To jest przełomowy moment w pewnym sensie, bo dojdziemy zaraz do pytań, na ile środowisko informacyjne wytwarzane przez narzędzia, zwłaszcza zaprzężone w algorytmy, które będą nadawały już jej miano sztucznej inteligencji, jest środowiskiem informacyjnym, na ile jest cyberprzestrzenią. Wyobraźmy sobie dyskusję rojów użytkowników, którzy sami będą kształtowali narrację w oparciu o dane zebrane z przekazu tego obiektu drugiego. Będą same generowały swoje wizualizacje, będą same nawiązywały znajomości. Jeszcze rzucały zdjęcia do tego, tej sytuacji, o której mówią. Jest to niewątpliwie wytwór programu, który jest środowiskiem informacyjnym. No myślę, że takie dyskusje już niedługo przed nami, zresztą z takich doniesień medialnych gdzieś można między wierszami doczytać o badaniach, które Facebook prowadził, związanych poniekąd z mikrotargetingiem, ale wyniki tego rozpoznania użytkowników jak gdyby starał się użyć do tego, aby określić potencjał oddziaływania na przykład reklamowego. Myślę, że te badania tak naprawdę mają bardziej zaawansowane niż o tym mówią z całą pewnością. Mówisz o tych badaniach sztucznej inteligencji, która w pewnym momencie zaczęła ze sobą rozmawiać, tak? W nieznanym języku. Tak. No. Ale to doświadczenie zostało wyłączone, tak? Bo jakby wyszło poza ramy projektu, no i to skutkowało tym, że zostało wyłączone. Natomiast to wszystko, o czym mówimy, to jest element już techniczny operacji informacyjnej, bo sama możliwość dedykowania kodu do tego, aby on, algorytm do tego, aby dobierał grafiki do kont, no zdecydowanie utrudni tą najpopularniejszą metodę dzisiaj identyfikacji użytkowników poprzez zbieżność zdjęć. Tak? No, są grupy użytkowników, którzy różnią się na przykład jedną cyfrą w nazwie, ale posiadają to samo zdjęcie. Dużo ośrodków, które badają dezinformację, propagandę w sieci, się na tym opiera.
Natomiast za chwilkę będzie przełom i będzie już ta identyfikacja opierała się w mojej ocenie głównie na analizie treści. I będzie to o tyle trudne, że wskazanie atrybucji, pochodzenia tej treści będzie bardzo trudne. Będzie można stwierdzić, że ta teza jest zgodna, zbieżna z tezami propagandy, ale będzie bardzo trudno w porządku prawnym, w którym funkcjonujemy, przypisać jej konkretnie. Może stąd też taka mała ilość właśnie tych filmów na Google, że nie było możliwości przypisania tej atrybucji, tak? I rzeczywiście tutaj dostaliśmy takie te dane jakby zaniżone, ponieważ może wcale Google nie ma takich specjalistów od sfery infops i tutaj były z tym problemy. Znaczy to jest podatność, jaką wykorzystuje rosyjska propaganda w całej kulturze świata zachodu. Wynika ona z tego, że mamy wolność słowa i nie sposób jest poprzez wypowiedź w internecie przypisać komuś roli propagandysty określonego ośrodka państwowego, prawda? Natomiast możemy jedynie posiłkować się stwierdzeniem, że tezy, które ten obiekt w sieci głosi, są zbieżne, podobne, realizują te same cele, co na przykład propaganda rosyjska. I jest to środowisko bardzo wygodne z tego względu, że jeżeli... Znaczy powiedzmy też, że dozwolone jest posiadanie takich samych poglądów jak Federacja Rosyjska, tak? Nie jest to zabronione. Natomiast należy potrafić rozróżnić to, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia i kiedy ktoś sam ma jakieś podobne zdanie, czy rzeczywiście została jakaś dokonana operacja na jego warstwie refleksyjnej w taki sposób, żeby mu się wydawało, że ma takie zdanie. No to jest kwestia właśnie identyfikacji tego, w jaki sposób proces oddziaływania jest wprowadzany do sieci przez przeciwnika, bo na tyle, na ile jesteś w stanie kontrolować swoje własne towarzystwo na Facebooku, o tyle trudniej już jest to robić na Twitterze, ponieważ Twitter daje możliwość tego, że będą dodawane komentarze przez użytkowników zewnętrznych, a tym bardziej trudno robić to w całej przestrzeni komentarzy i dyskusji, debaty publicznej pod artykułami czy w innych tego typu miejscach. No to wszystko jest takie właśnie trochę rzeczywiście przerażające i tutaj wystarczy przytoczyć słowa senatora Johna Kelly'ego, który obecny na tym wysłuchaniu zwrócił się do przedstawicieli Facebooka, Twittera i Google'a, powiedział: wasza władza czasami mnie przeraża. I rzeczywiście jest tak, że poprzez tę grupę odbiorców większość społeczeństwa, która korzysta z internetu, korzysta z jednego, jak nie z wszystkich tych platform, tych portali społecznościowych. I jest to olbrzymi wpływ na tych ludzi. No bo to jest ogromny wpływ na cały proces przetwarzania informacji. Jeżeli zaczerpuje człowiek informacje z internetu, z mediów społecznościowych, on ma dostęp do tak gigantycznej liczby informacji, że niejednokrotnie nie jest nawet zainteresowany ich zweryfikowaniem. Zwróćcie uwagę, jakie są nawyki pozyskiwania informacji. Dużo ludzi czyta nagłówki, ogląda zdjęcie tytułowe i na tym kończy zainteresowanie daną treścią. Jeżeli jest tytuł krzykliwy, zdjęcie również, będzie ono zdecydowanie bardziej popularne niż materiał bardziej merytoryczny. Znaczy, ja tylko jeszcze właśnie nawiążę do tego, że podczas tego wysłuchania w kongresie wyszło na jaw, że szef Twittera, Jack Dorsey, nie wykrył oddziaływania rosyjskiej propagandy w serwisie i sam podawał tweety zawierające tą rosyjską propagandę. To wyszło w czasie tego przesłuchania, więc też rzeczywiście pokazuje, jaki to ma wpływ, bo trudno go popierać o to, że prowadzi specjalnie kampanię na rzecz, a jedynie może prowadzić tą kampanię tożsamą, tak? Że rzeczywiście nawet o tym nie wie, a jest narzędziem w rękach propagandzistów. No ale to jest skutek tego, że po prostu proces oddziaływania informacyjnego polega między innymi na tym, że nasycasz środowisko informacyjne określonymi zasobami informacji. To może być artykuł, to może być opinia na temat wydarzeń i ona już w tej sieci żyje. I to, w jaki sposób ludzie będą się zachowywać w stosunku do tej informacji, czy będą ją udostępniać, czy będą ją komentować pozytywnie, negatywnie, to zależy tak naprawdę wyłącznie od tego, jak dobrze taka kampania jest przygotowana. I to jest o tyle smutne, że w tym przypadku faktycznie można się zgodzić, że jeżeli się używa mediów społecznościowych w celu manipulowania społeczeństwem, to są one narzędziem, które to umożliwiają. A z perspektywy przesłuchania, które się odbyło, stwierdzenie o tym przerażeniu wynikającego z władzy, jaką mają, z władzy nad umysłami, tak? Bo zapewne w domyśle chodzi o tą władzę
nad umysłami ludzi, którzy w tym środowisku cyfrowym funkcjonują, ja uważam za uzasadnione. Tylko, że ta też władza nad umysłami potem przekłada się na władzę wykonawczą, tak? Bo ci ludzie głosują i dokonują wyborów, które mają potem wpływ na to, jakie zostaje ustanowione prawo, które już dotyka każdego, nawet tego, co nie korzystał nigdy w życiu z internetu. Nie tylko, można użyć do każdego celu, dowolnie wybranego. Ostatnio rozmawialiśmy o zastraszeniu, strachu, wywoływaniu lęku poprzez ataki na telefony żołnierzy NATO. Ale równie dobrze tego typu atak można wyprowadzić w stosunku do wybranej osoby, stwarzając wokół niej odpowiednio toksyczne środowisko informacyjne w danym momencie. Czy to wprowadzając ją w błąd, czy dezawuując ją publicznie w internecie. Można ją wprowadzić w stan nerwowości, który następnie można eksploatować już na różne inne sposoby. To, jak bardzo przywiązujemy wagę do tego, co jest w medium społecznościowym, powoduje, że sami tworzymy tą podatność. Mhm. Kamilo, właśnie chciałem tak wrócić do tego, jak ty monitorujesz, analizujesz tak naprawdę portale społecznościowe. Jeżeli dochodzi do jakiejś informacji, załóżmy, no czasami widać, że to bot, ale czy jesteśmy w stanie dociec do źródła, kto pierwszy, gdzie to się pojawiło? Jak to wygląda? Trochę takiej kuchni, jakbyś mógł zdradzić, jak działasz, tak? Jak wygląda twoja analiza takiego przypadku, aby określić się, czy jest to jakaś nowa kampania toczona, czy rzeczywiście też nie, może nie są to boty? Jak to wygląda? Znaczy, może oddzielmy tutaj dwie rzeczy, bo sama identyfikacja, czy to jest kampania, a czy to jest bot, to są dwie różne warstwy analizy. Techniką, która budzi najmniej kontrowersji, jest analiza oparta na przekazie informacyjnym. Czyli jeżeli przekaz zawiera treści, które jesteśmy w stanie znaleźć gdzie indziej i przypisać je aktorom państwowym, na przykład obcym, no to wtedy możemy określić, które zasoby sieciowe, które obiekty w mediach społecznościowych tą informację dystrybuują. Te informacje na ogół mają cechy wspólne, poprzez które następuje ich identyfikacja. Natomiast czy dystrybuje jej zestaw botów, no pewna analiza behawioralna tych kont daje nam duże lub małe prawdopodobieństwo tego, że to jest element botu. Ale też pamiętajcie o tym, że są w tej chwili dostępne programy, które umożliwiają sterowanie, programowanie kont, które są założone fizycznie. To nie jest wtedy jeden botnet, tylko jest to po prostu zespół kont, który jest zaprogramowany. Zaprogramowany poprzez, zwróćcie uwagę, na TweetDeck daje już w tej chwili taką możliwość, gdzie możesz zaprojektować swój cykl kampanii informacyjnej z wyprzedzeniem o określonych godzinach. To zaburzy wzorzec behawioralny takiego konta? Oczywiście tak, ale czy to będzie oznaczało, że to jest botnet? Nie. Musimy mieć więcej danych technicznych, żeby to określić, prawda? No niewątpliwie. Natomiast z tego co wiem, to portale społecznościowe właśnie tak naprawdę pozwalają na działanie tych botów i chyba taką podstawową rolą miał być jakaś tam obsługa rynku e-commerce, tak? Gdzieś to miało być używane w handlu poprzez jakiś kontakt, tak jakby z call center, boty na Messengerze czy gdziekolwiek indziej. Natomiast no teraz jest to chyba największe wyzwanie tego XXI wieku w chwili obecnej, czyli to właśnie zidentyfikowanie tego, kto i jak oddziałuje na nas. Znaczy, wydaje mi się, że to się wbrew zapowiedziom aż tak bardzo nie zmieni, dlatego że to warstwa techniczna jest w różnym stopniu złożona, natomiast na pewno najwdzięczniejszym medium społecznościowym do prowadzenia zautomatyzowanych kampanii jest Twitter. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że portale społecznościowe czerpią zyski między innymi z reklam. W związku z tym określam na mało prawdopodobne zmianę polityki tych portali, tych koncernów na taką, która im ograniczy zyski. W domyśle zakładam, że zgodnie z deklaracjami zresztą, którzy szefowie tych portali społecznościowych złożyli, wpłynął w jakiś sposób na ograniczenie możliwości dystrybucji treści politycznych poprzez wykupione reklamy, co całkowicie nie rozwiązuje problemu tej całego spektrum operacji wpływu, jaką się realizuje poprzez i konta społecznościowe, i strony, i blogi, i liderów opinii w social media.
Że to jest, jest to bardzo trudne tak naprawdę określenie. Żeby przekazywać też tą propagandę, warto zwrócić uwagę, tutaj wrócimy jeszcze do tego wysłuchania przed kongresem, gdzie rosyjski wydawca wykupił w serwisie twitterowym reklamę na prawie 2 miliony dolarów. Także to też Twitter o tym powiedział jasno i wyraźnie. Więc rzeczywiście te reklamy polityczne, polityczne, może niekoniecznie polityczne, ale które mają nas zbliżyć do jakichś poglądów przekazywanych przez konkretne środowiska, są i wszyscy o tym wiedzą, tak? Te firmy też również na tym zarabiają. Ale tam był też przekaz kontekstowy, bo jednym z celów tych kampanii była polaryzacja nastrojów społecznych, więc te kampanie nie zawsze były związane z działaniami politycznymi, a niejednokrotnie z kulturowymi, światopoglądowymi, ale w oderwaniu od polityce. Na przykład były wspierane środowiska muzułmańskie z jednej strony, a z drugiej strony były kształtowane całe grupy użytkowników i konta Facebook, które miały za zadanie dezawuować tą kulturę muzułmańską. Tak? Więc były sobie przeciwstawiane dwie odrębne narracje. Tak naprawdę powoli kończymy nasz podcast. Nie chcemy już wami dłużej pseudo manipulować, tak? Ale powiedzieliśmy wam tylko prawdę i całą prawdę. Z takich prezes Maj był. Nawet prezes Maj był obecny, tak. Natomiast jeszcze takie ogłoszenie właśnie związane z fundacją. Na stronie pojawiło się Road to RODO. Jest to taki nasz projekt, który ma na celu wdrożenie RODO w organizacji. Pokazujemy tam mapę drogową, jak krok po kroku wdrożyć RODO właśnie w naszej firmie, organizacji, stowarzyszeniu. To ma na celu pokazać, że dużo pracy przed nami, a czasu niewiele, więc zachęcamy do spojrzenia na tą mapę drogową i zapoznania się ze znakami, które na niej widnieją. To już wszystko, co dla was przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszych kontach, właśnie na portalach społecznościowych, na Facebooku, Twitterze, na naszej stronie internetowej cybsecurity.org. Jeżeli słuchacie nas w aplikacji iTunes i podobał wam się dzisiejszy podcast, zachęcamy do wystawienia oceny. Dziękuję wam, że przyszliście. Także dwóm Kamilom z fundacji. Dziękuję. Kamil Gapiński, Kamil Basaj. Dziękujemy za uwagę. Był to fajny, mam nadzieję, dla was czas. Był to podcast Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy.